serdecznie witam przede wszystkim dzieci, których dzisiaj jest to święto. Witam rodziców, wychowawców, witam panią Gabrysię i media. Drodzy państwo, kochane dzieci i rodzice, są takie chwile, które tkwią głęboko w naszych sercach. Chwile te otoczone troską staną się późniejszą wspólną radością. Najmilsze będą te związane właśnie z dzieciństwem w przedszkolu. Właśnie w tym czasie, w przedszkolu, dzieci porównujemy do otaczającego nas świata. Dziecko to cud, to tajemnica, to fantazja, to marzenia. A wasz uśmiech, drogie panterki, jest tak potrzebny jako obrazek namalowany ręką dziecka, nieudolnością, rozbrajający, naiwnością, niewdzięczny. Moim słodkim panterkom życzę samych cudownych chwil w życiu, aby wszystkie wasze marzenia stały się realne teraz i w przyszłości oraz żeby wasz uśmiech trwał do końca świata. A rodzicom chciałam podziękować za wspólną, owocną pracę na rzecz przedszkola, jak i również zaangażowanie się w pracę na rzecz tej grupy. Drodzy rodzice, gratuluję wam tak wspaniałych dzieci. Życzę wam dumy, zadowolenia z waszych dzieci, przyszłości. Dziękuję. Witam też wszystkich bardzo serdecznie. Ja może powiem kilka słów na końcu, a teraz zapraszam na część artystyczną. Już nie tak.
pierwszy raz w przedszkolu spędza czas. Najpierw Maja zwiedza salę, potem bawi się wspaniale. Hubert w kącie cicho płakał, Magda z boku ciągle stała. Wszyscy byli przerażeni, kiedy pani coś kazała. Pani prędko nam pomogła, była dla nas bardzo miła, przytuliła, pogłaskała, drugą mamą dla nas była. Dziś ostatni dzień w przedszkolu, wspólnie raźno mija czas. Jutro dzwonek się odezwie, on do szkoły wezwie nas. Każdy sobie powie tak, mam skończone 7 lat. Dziś w przedszkolu przerzekamy, nie będziemy uwisane. Dziękujemy naszym paniom za opiekę, trud nad nami. Dobrze było nam w tym kole, żegnaj, żegnaj już przedszkole. Jak we wszystkich klasach, nie brak wierci pięty, nie brak ananasa. Mamy trochę gadu i spódniaski furę oraz tych, co pyszą jak kura pazura. Ktoś się nieraz w szatni rozpycha łokciami, więc się pani martwi i zdycha czasami. Ale kiedy z nami skończą się kłopoty, już my panią wszyscy zapewniamy o tym. Niech pani nie myśli, że to puste słowa, bo dziś między nami powstała umowa. Gdy tylko od dziś lat 20 minie, wszyscy się zjawimy u pani w gości. Stańmy tutaj, było, tu na naszym przedszkolu.
mężu było niemało, to dzielnie jedną zajmował czas. Cóż powiecie, od przeleciało rok szkolny, minął jak bicza czasu. Już ostatni dzień w przedszkolu, przy stoliku swoim siadasz, łezki płyną, leś śniadanie, apetytem zjadasz. Przykro będzie się pożegnać z zabawkami w sali. Pięciolatki tutaj przyjdą, choć są jeszcze tacy mali. Pani patrzy na nas smutno, łzy ociera gdzieś w ukryciu, bo to pierwszy wielki zakręt w naszym nowym małym życiu. Będziemy już teraz pierwszą klasą, może najlepszą ze wszystkich klas. Żegnaj przedszkole, żegnajmy długo, teraz już szkoła zaprasza nas. Pani dyrektor zawsze uśmiechnięta, układa plany o przedszkolu, pamięta. Więc jej życzymy pomysłów wielu i wytrwałości w dojściu do... Jest taka pani w przedszkolu, która o wszystko dba. Przekonacie.
na ulicach i placach zamieszanie od świtu. Bo uciekły literki wszystkim dzieciom z zeszytów. Wu wybiegła za miasto, trzyma wędkę z wigliny, ze strumyka wyławia płotki, leszcze i liny. A zrobiła skakankę z dwóch pateczków i sznurka. Zamiast siedzieć w zeszycie, skacze koło podwórka. Kam ma konia z patyka, więc dosiadło konika. Zawołało, wioł wiśle i w ogrodzie już bryka. C cichutko się śmieje, a skłóciło za ręce. Równą kaszkę się bawią, jak dwa boki się kręcą. J gra w piłkę od rana, z piłką goni po płotach. E stanęło na głowie i koziołki wyprowadza. Już od świtu się bawi, zamiast siedzieć w zeszycie. Ja rozumiem do prawdy, z czego tak się cieszycie. Yeah.
Thank you.
śniadania. I raz jeszcze zawołamy. Żegnajcie, kochani! Wam podziękować za te parę miesięcy, kiedy to doszłam do waszej grupy. Było mi bardzo miło was uczyć i z wami się bawić. Jesteście wspaniałymi dziećmi. Jesteście bardzo inteligentne. Rodzice mogą bardzo być z was dumni. Super śpiewacie. Ja lubię śpiewać, wy też. Co udało nam się tutaj pokazać. Jeszcze nie miałam, jak długo pracuję, tak muzycznej grupy, jak tutaj ta. Drodzy Państwo, wykorzystajcie talenty taneczne i muzyczne dzieciaków, bo warto. Życzę też Państwu sukcesów wychowawczych, wszystkiego dobrego w wychowaniu i w szkole. Samych sukcesów życzę Wam, kochane dzieci. Życzę Wam udanych wakacji, spełnienia najskrytszych marzeń i wspaniałego, radosnego życia. Wszystkiego dobrego. Uf, słuchajcie, inteligentne, wspaniałe, odważne, zawsze uśmiechnięte pantery. A ta piosenka dla mnie była cudowna, dziękuję. A teraz wręczymy dla was upominki fundowane przez Radę Rodziców. Dzieci jeszcze przygotowały taki wierszyk dla pań, nigdy nie ćwiczyły tego wierszyka, to będzie pierwszy raz, jak mówią go razem. Także ciekawa jestem, jak to wyjdzie. Proszę, pamiętacie? Nasze serduszka na zawsze pozostanie, to nasze przedszkole i nasze miłe panie, które z takim oddaniem o nas się troszczyły i nasze wybryki niejeden raz i nosiły. Za nie najserdeczniej dziś zapraszamy, a w podziękowaniu jeszcze może w imieniu wszystkich rodziców chciałabym bardzo serdecznie podziękować naszym paniom za trud opieki, za wychowanie, za wszystkie fajne chwile. I myślę, że takim wyrazem tego, że atmosfera tego przedszkola była naprawdę wspaniała, jest to, że z naszej tutaj woli rodziców ta grupa pozostanie w niemalże niezmienionym składzie teraz dalej w szkole. Dziękujemy serdecznie.